W sobotę 14 listopada w sali widowiskowej ratusza odbył się kolejny maraton piosenki organizowany m.in. przez drucha Roberta Pruchnickiego. Po krótkiej przerwie maratonowi znów towarzyszył konkurs piosenki poetyckiej. W tym roku na przesłuchanie zgłosiło się 4 wykonawców. Jak zwykle silnie, tym razem w postaci młodych muzyków harcerskiego zespołu Pod Górę, było reprezentowane legionowskie środowisko poezji śpiewanej. Nasza przygoda z maratonem po części zaczęła się również od harcerstwa, od takich osób właśnie jak Robert Pruchnicki, jak Michał Jankowski, Barbara Jankowska, osoby, które tworzyły ten maraton jeszcze dawno, dawno, x lat temu. I przesiąkliśmy tym do reszty, jak widać było tutaj na naszym przesłuchaniu. A oprócz tego w ich twórczości było słychać echa takich zespołów jak Wolna Grupa Bukowina, Cisza jak ta i Stare Dobre Małżeństwo. Możesz dotknąć nieba każdej nuty, na rozpięte między ziemią a księżycem. Pięciolinii srebrnych marzeń i batów. Może nie znam zbyt wielu ludzi w moim wieku, którzy słuchają tak poezji śpiewanej sami z siebie, tak żeby sobie puszczali na słuchawkach gdzieś idąc, ale w momencie, w którym jest to jakby taki, mają okazję usłyszeć, to uważam, że nie jest źle odbierana, że jak najbardziej i to się podoba i ludzie lubią czegoś takiego też słuchać, choć często jest właśnie zdziwienie, kiedy słyszą, że grasz w zespole poezji śpiewanej. Kto to tak w tej chwili robi? Głównie to można zobaczyć przy ogniskach. Jeżeli włączy się taki napęd na taką muzykę, to naprawdę ludziom się podoba i chcą grać takie piosenki. Gwiazdą tegorocznego maratonu piosenki, podobnie jak przed rokiem, był niewidomy bard Leszek Kopeć. Po jego koncercie w MOK-u tradycyjnie już odbyła się nocna część imprezy, czyli nocny maraton piosenki. Gdzie wszyscy będą mogli spróbować swoich sił i razem tak przyjaźnie, wspólnie zagrać i wymienić się różnymi spostrzeżeniami, spoglądami na jakieś różne utwory. Razem próbować właśnie coś sobie ograć i rozchłonąć ten cały klimat, prawda, który powoli tam może i zanika. Podtrzymywać ten ogień. I to jest właśnie zadanie dla młodego pokolenia. Jeszcze raz, przecież sposób znam. Na pewno jakby kwestia takiego grania na samym maratonie, żeby już nie musiał tam cały czas żaba stać na scenie i wszystko napędzać, to prędzej czy później ktoś będzie musiał. I może to my przejmiemy. To jeszcze jest otwarte. Na pewno znajdzie się ktoś w naszym wieku. Mamy w tym roku, już był w marcu, festiwal Wiosenne Czarowanie, który w głównej mierze organizują młodzi ludzie. Są to, w tym roku komendantem była 20-latka. Tak, czyli rzeczywiście ta pałeczka jest przekazywana dla młodszych osób. Powoli w nas to, myślę, że rośnie poprzez właśnie tego typu wydarzenia jak maraton piosenki. I dobrze, bo na pewno byłaby wielka szkoda, gdyby pewne imprezy przestały się w mieście odbywać tylko dlatego, że nie miałby ich kto organizować. Maratonowi to chyba nie grozi. Teksty, niebo, włosy, a ktoś pyta, woła, stój, nie kończy się ten straszny głos, i nikt się nie tłumaczy, kto. Trzecie, czwarte, piąte, to. Ja, czy ktoś rozumie to? Wszystko drugie, trzecie, czwarte, piąte.